Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś ryż na mleku z gruszką. Składniki, jakich będziemy potrzebować, to mleko, ryż, gruszka, cynamon, cytryna, miód, rodzynki, sól i cukier. Słuchajcie, zaczynamy od ryżu, czyli do rondelka wlewamy mleko. Do tego masło. Następnie wrzucamy ryż. O, zahaczyłem się za paską. Dokładnie mieszamy i gotujemy na mym ogniu około 15 minut. Ja przestawię to na drugą stronę, a w międzyczasie zrobimy gruszki karmelizowane z miodem, rodzynkami, cytryną i cynamonem. Słuchajcie, ryż chodzi, czyli gotuje się na małym ogniu. Teraz zrobimy gruszkę, czyli gruszkę przekrajamy na pół. Jedna połówka, następnie druga połówka. Jak najlepiej wykroić? Już Wam pokazuję. Czyli bierzemy na pół i wykrajamy pestkę, czyli mamy... Ok, wszystkie gruszki zrobione. Teraz patelnię włączamy, aby nam się nagrzało. Na to wlewamy miód. Pamiętajcie, packa się zawsze przydaje. Zobaczcie, ile miodu zostaje. Łyżką tego nie zeskrobiesz, ale... O. Pięknie. Niech nam się to troszkę rozgrzeje. Wszystko samo odlejecie, zobaczcie. Troszkę zmniejszę, żeby nam się miód za bardzo nie spalił. I układamy na to gruszkę. Słuchajcie, trzeba to szybko robić, bo z tyłu nam gotuje się mleko. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda. Pamiętajmy, żeby je doprawić. O. Do tego sok z cytryny. Dobra, do tego cynamon i gotujemy, a ja Wam pokażę za chwilę, jak wygląda mleko. O, do tej kamery, czyli to przedstawię, a tutaj pokażę, jak wygląda mleko. Czyli mleko się gotuje, o, już praktycznie dochodzi, cały czas większy ogień zmniejszymy, mieszamy i odstawiamy z powrotem na mały ogień, tak, aby nam się ryż nie przypalił. A tutaj karmelizujemy na dużym ogniu, czyli czekamy, aż tam miód razem z cytryną po prostu zgęstnieje i do tego rodzynki. A mleko tak naprawdę już mamy gotowe. O. Zobaczcie, czyli mleko już jest gotowe z ryżem. Teraz tylko doprawimy solą i cukrem. Cukru nie za dużo. I szczypta soli. Sól jest wskazana w diecie. O. Także ryż mamy gotowy. Ale pachnie. I na to gruszki, słuchajcie, z cynamonem. Czyli weźmiemy sobie delikatnie, żeby mi nie zarzucili, że używam łyżki do teflonowej patelni, ale nawet nie dotykam. O, i na to jeszcze. O, do tego. A cynamon, żeby dobrze wyglądał, można również go, słuchajcie, podpalić i zarumienić. Wtedy będzie się unosił nam zapach palonego cynamonu. Mm. Dobra, mięta. I tak naprawdę, słuchajcie, danie mamy zrobione. Czyli tego nie musicie robić, ale ładnie pachnie. Słuchajcie, więcej przepisów znajdziecie na kanale YouTube Na Szlaku Smaku lub w Polomarkecie, gdzie znajdziecie nasze przepisy na ulotkach. Także zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia. Cześć.